Hej, cześć. Jest to wprowadzenie do rozmów naszej społeczności. Społeczności OB Moja Nowa Pasja. Jej członkowie to zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczeni podróżnicy, dzielące się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, jak i uwagami na temat przeżytych doświadczeń. Szukamy odpowiedzi na swoje pytania. Wymiana tych doświadczeń ma na celu wspólny rozwój, do którego przecież nieustannie dążymy. Na naszych rozmowach poruszamy tematy snów, świadomych snów, OB, życia, życia po tamtej stronie, jak i szeroko rozumianego samorozwoju oraz wiele, wiele innych. Społeczność powstała z pasji, jaką stał się dla nas świat duchowy, OB i samorozwój. Połączyła nas przede wszystkim chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi i opowiedzenia o tym komuś, kto nas wysłucha, zrozumie, że to, czego doświadczyliśmy, jest prawdziwe. To właśnie tu mamy przestrzeń, gdzie możemy swobodnie wypowiedzieć się w tej kwestii. Ufam, że nie przez przypadek do nas trafiłeś. Być może nasze rozmowy natchną cię do popatrzenia na tematy, które cię dotyczą pod innym kątem. Być może pomogą zrobić krok do przodu. Może też się zdarzyć, że zrobisz jednak krok wstecz, który akurat w tej właśnie chwili jest tobie tak potrzebny. Ufam, że jest w tym jakiś głębszy sens, głębszy zamysł. Zaproszenie do naszej społeczności znajdziesz w opisie tego filmu, także słyszymy się na Discordzie i serdecznie pozdrawiam, Mariusz. Czasami tak jest, że nie pamiętam, ja na przykład mam czasami, że tak, że pamiętałem ten sen, że nie było takie, że się zapomina po przebudzeniu, że pamiętałem, a później niektóre są takie, że się rzeczywiście pamięta długi czas, długo się pamięta, ale na przykład dzisiaj też coś pamiętałem, to coś mi się śniło, ale no, nie kojarzyłem w ogóle, nie. A nie próbowałeś napisać to z rana? Spisać to? No nie, bo mi to w ogóle znikło, ja to pamiętałem tak jakby jeszcze... Jak spałem, to pamiętałem, ale już jak się przebudziłem, kompletnie nic. Tylko wiesz co, Matko, jak ja zaczęłam właśnie tak zaczęłam pisać te sny, to wiesz co, zaczęłam, jak nie pamiętałam, to na przykład wymyślałam sobie historię. Czasami takie jakieś bzdetne historie, wiesz, i po jakimś czasie, no to już potem przypominały się, no, żebyś wszedł w ten automatyzm, żebyś budzisz się i pisał. A cokolwiek to zapisz, a jeżeli nie, to wymyśl po prostu, nie? Bo no potem tak. Już naprawdę mózg, jeszcze jak jesteś rano taki przebudzony, już mózg nie chce wymyślać znowu kolejnej historii, czyli sobie przypominasz to. Wiesz, no nie wiem, czy tak będzie u ciebie, ale wiesz, no tak. No Jarek też tak mówi w ten sposób, czy ten, no i tak to też było że u mnie. Tak, że tak działa, no to możliwe. Bo to trzeba przełamać się, wiesz, z tą systematyczność, nie? Okej. Nie, ale sorry, mówię, wiesz, nawet no nie chcę nic kazać, no, ale wiesz, no tak. Ale nie, ogólnie, ale nie macie tak, że nie mieliście tak, że czasami na przykład, czy wam coś się śni, no nie, i nie tak, że zapominacie od razu, tylko przez dłuższy czas się to pamięta. Jakby cały czas i to nie zanika. Wiesz, co no jest, ale wtedy taką są. Dużą, taka duża emocjonalność, jeżeli, przynajmniej u mnie, jak jest taka duża emocjonalność, to się pamięta, nie? No tak, ale tego widzisz się nie zapomina, a niektóre czemu też są jakieś różne, no. I się to moment i znika i koniec. Może... Nie wiadomo, może ciężko powiedzieć od czego. Może jakiś zakaz przenoszenia tej świadomości stamtąd do rzeczywistości? No mi się też tak wydaje, tak sobie właśnie dzisiaj też tak myślałem. No bo miałem też jakiś taki dziwny sen, jakiś właśnie taki coś mi się jeszcze to kojarzy, co miałem. Ale mówię, i to tak jakby... Może jeszcze za wcześnie? Coś nie chciało, żebym to zapamiętał, tak? Nie? No bo to tak, no tak sobie to uświadomiłem. No bo dlaczego ja to, wiesz, pamiętałem, tak jakby jeszcze spałem. Tak jeszcze kojarzyłem, nawet jak się przebudziłem, kojarzyłem, ale to już później moment i znikło. I mówię, i to jest dziwne, nie wiem, o co chodzi, no bo to jakby się, wiesz, nie... No. U Marcina w podcaście też jest właśnie jak zapamiętywać sny, tam ma 3 odcinki chyba, 2 czy 3,
To właśnie też on to jakieś tak rozkłada na czynniki pierwsze, że jest właśnie ten moment zaraz po przebudzeniu, że jeszcze pamiętamy i on tam jakoś to tłumaczy, tam pamięć cienia czy coś tam, że tak Którym to jest? No, to jest pewnie pod koniec już jakoś chyba, co? Nie no dosyć. już jak się przebudzamy, co nie? Nie, ale u Marcina co jest na początku w tych jego tych Nie, czy ten. nie, już tu dalej, dalej, także ja wiem, No tak, no to nie 30, ja. 25, 30 gdzieś podcast. No Tak, i właśnie, już i że to wspominam. jest ten moment, żeby właśnie sobie przypomnieć i też właśnie tam tłumaczy, że jak to tam krok po kroku robić, żeby sobie właśnie tak, no wyszedłem z ciała i później co robiłem? I Aha, co tak. tam robiłem? Coś Tak, tam, no. że ja właśnie. Ja mam coś na odwrót, że do tyłu kurczę tancować, pamiętam. No ale też to Że. jest ciekawy motyw. No, Bzoma też coś No. opisuje, że kilka No bo snów tak. mu się przypominało od końca. No bo tak, no bo w zasadzie jak tak powiedzmy, że śnisz emocjonalnie tak samo, że tak powiem, że ta cała noc była Coś tak samo na troszkę tym poziomie, rwie, wiesz, o co chodzi, Krzysiek, troszkę emocjonalnie, rwie. że ani momencik, chwila. W takim razie. No temat W takim razie generalnie. zrobię to tak i tyle. Czekaj. O, Ale teraz to teraz jakbyś przyszedł tu po ducho na zaraz. żywo, na żywo. No, jakbyś tu był, nie? No Na wiem żywo, właśnie no. o to, co ja mówiłem, Jednak nie. że jak jest na takim samym poziomie powiedzmy emocjonalnym, powiedzmy cała noc i co, o, coś tam szumi u kogoś. Patryk. To Pat. Chyba. To u Coś mnie, sorry. rozbraja. Sorry, Patryk. Patryka. Patryk przerzuca jakieś Odstraja się może właśnie. palety. Ja się Kukielka z dostrajam. taką. Dostrajam. Dostraje się tak. Odstraja z rzeczywistości, No. dostraja do tego. No bo chciałem o tym powiedzieć, No mów, no. że jak jest tak na równo, nie? No. No to kończy się jakiś ostatni wątek. To jest tak, jakbyś, nie wiem, książkę czytał i kończysz ją czytać i pamiętasz ostatni rozdział, ale i potem ci się przypomina poprzedni rozdział i jeszcze poprzedni, nie? No chyba, że na przykład pierwszy sen był taki mocno emocjonalny, no to byś zapamiętał się jakby najbardziej. To może tak, w ten sposób. Ale zwykle to właśnie rzeczywiście zauważyłem, że do tyłu to pamiętam, bo zaczynam sobie przypominać, w sensie łatwiej jakby tak, nie wiem. Dziwne, nie? A co no tak No w jakby ten od sumie od sposób. końca, tak jakby najbardziej co się powinno pamiętać, no nie? To w sumie może to i No i logiczne. to jest właśnie tak jakby od niechcenia, jakby tak samo to tak z siebie. No bo jest jakby ostatni ślad jest najbardziej No, no pamiętany, nie? tak. No właśnie mówię dlatego, nie? Że to tak jakby na samym końcu. To jest tak, jak mniej więcej idziesz po śniegu, ale mimo wszystko ten śnieg trochę pada, nie? I ostatnie ślady są najświeższe, o. Może tak, nie? No i później Dalej się wracasz po zauważyć, tych te śladach ślady do są tyłu i coraz przykruszone bardziej, no, i musisz je fajna przecierać analogia. gdzieś, no to jakby, Fajna no analogia, to no. jakoś, Dobra. no tak, Do, no. wytłumaczyłeś, to już każdy powinien Kurczę, zrozumieć. no. Tak jest chyba nie wiem, no tak naturalnie to jest, tak u mnie przynajmniej, No chyba nie tam, no, nie? aby coś tam zaskoczyło, nie? Tak jakby zaskoczy już później. Ciągniesz Tak, to. tak. To się łączy różne tam. A czasami właśnie mam problem z ustaleniem, który był pierwszy, a który był przed, a który po, nie? Ja to też No, mam no. podobnie. No. Kurde, ale koniecznie muszę mieć kartkę przy łbie gdzieś i normalnie słowa kluczowe wbijać, bo A miałem nie taki chcesz w pierwszy. telefonie, jeśli ci wygodniej? Nie, Ja tak lubię bo sobie. świeci mi po gałach. A, no tak. Świeci mi po gałach i ten. Z drugiej strony też potrzebuję światła, żeby coś napisać, no to tak, nie No tak, wiem. nie. No właśnie, to ja nie wiem, kombinuj Nic, teraz. zapalasz to światło wtedy. Obróć go w drugą stronę. Albo telefon jakoś sobie zrób na tryb lotny, wygaś całkowicie bramy Albo i. dyktafon, tak jak Mariusz zrobił, to O, ty w sumie. o, na dyktafon no, a mam wszystkich, taki, co nie śpi. wszystkich Na obu. ścianie napisz jakoś To tam zacznij brudzić. odruchowo. Będę coś mamrotał, to żona pomyśli, że świr jestem. Tak. Jeszcze lepiej, nie?
No ale wiesz, to lepsze w sumie, lepsze chyba jak zapalenie światła w nocy, nie? O ja, no, no możliwe, nie? Tak ale w każdym razie bardzo ważne to notowanie, kurde. No nie. Tak ja powiem wam, że ja różnicy nie widzę, odkąd notuję. Już długo notuję i nie widzę różnicy u mnie. No bo, no bo ci się już wyćwiczyła pamięć, no. To też tak działa, nie? Że już, no, znaczy chyba tak, nie? Że już w tym momencie tak nie musisz aż tak notować, żeby pamiętać, tak? O to chciałaś powiedzieć? No chyba tak, bo nie wiem, nie pamiętam więcej niż wcześniej. Mam wrażenie, że nawet mniej niż zwykle tak? czasem. No, aha. Trochę dziwne. No ale jakoś się notuję naprawdę już, no na pewno ponad... Dobra, nie wiem, czy miesiąc to nie za krótko. Ale nie widzę różnicy. I się zdziwiłam, czy u was to było tak, że nie zapisywaliście, to pamiętaliście po jednym śnie, a zaczęliście zapisywać to po 6 snów, czy jak to jest u was? Ciekawe, no, może u ciebie tak zadziałało, że po prostu wyłączyła ci się przymus pamiętania. I polegasz na notatkach. No bo ja to od dziecka sporo pamiętam też, nie? Snów, więc... Aha. Jakoby mi to zostało, bo mi się to podobało i myślałam, no fajnie pamiętać, nie? No. Ale myślałam, że będę pamiętać jeszcze więcej, bo czasem zdarzało się... Znaczy się jakiś limit jest zawsze na noc jakiś, czy nie? Limit? No ile maksymalnie mieliście albo pamiętaliście, albo spisaliście? Ja bym tak policzył 5. 6 sobie nie przypominam na noc. Czy tam ja 7, nie miałam, zdarzało mi się, albo sen przechodzący w inny sen, jakbym... No albo w ten sposób, jeszcze że jeden wchodzi w drugi, nie? Na przykład, no, nie? Właśnie, historia, albo na przykład jedna historia pomiędzy jakiś zupełnie inny sen i jeszcze powrót do pierwszej historii, nie? Tak, no, dokładnie. No to nie, to ja bo 3 to jest... 3 to co minimum, powiedzmy. O wow, no to nie, to fajnie. Ale coś go rozrywa. Teraz ty mówisz jak przez rurę, jak Patryk. Musisz się dostroić, stary. Musisz się dostroić. Podnieś swoje wibracje, Krzysiek. Obuś się. To się zgadzało. Ja? Teraz słychać. Teraz. Bo nie było słychać. W ogóle cię nie było, tak kurde rozciągnęło. To jak przez rurkę, jak mówiłeś wcześniej, nie? Dosłownie. Dobra. No u mnie to było całe życie ten, pamiętałem jeden sen do tamtego roku, jak Darka Sugiera trafiłem te książki i OOB i tak mnie zainteresowało i 4 plus 1 jak zacząłem trenować, tylko to jego metodą, że przebudzałem się i albo yerbę piłem, albo kawę. I wtedy się zaskoczyłem, bo pierwszy raz 3 sny zapamiętałem z nocy, a tak to zazwyczaj tylko jeden, ten ostatni, co nie? No nie, to on, ja też mam u siebie to on polecał yerbę albo kawę, serio? No, no, no. W nocy a mogę zapytać, dlaczego tak? No, na rozbudzenie. Bo właśnie co? Myślałam, żeby nie pić właśnie. No, ale... no to nie kawa właśnie za bardzo, ale yerba to jak najbardziej ponoć tak fajnie. No, no to ja po yerbie właśnie tak mi się ten... No, a dobre to? Zrobiło, że 3 sny. No, nawet nie piłem jeszcze. To są różne tam. Muszę kupić sobie. Myślałem, że to, że za bardzo, żeby za bardzo nie rozbudzić się. Myślałem, żeby właśnie nie pić tego, nie? Ewentualnie spać. No nie, no bo to niektórzy mówią, żeby się właśnie nie rozbudzić za bardzo, nie aż tak mocno, żeby kawą, no. Że nie za mocno, ale też nie za mało, nie? No tak pomiędzy. Ja myślę, że to jest każdy to indywidualne. Tak jest, Krzysiek dobrze mówi. Sprawa indywidualna. Bo ja po sobie zauważyłem, że mi wystarczyło dosłownie sam fakt takiej czystej świadomości, o mam to, jestem taki wiesz, rześki, czuję się, a wcale się nie rozbudzałem, wcale nie wstawiałem z łóżka, nie? I wtedy miałem takie małe właśnie obę, nie? No niektórzy też tak mówią, że właśnie wystarczy to się przebudzić i tam chwilę, 5 minut się ogarnąć czy coś. Jak to tam głęboko, wiesz, śpi, gdzie tam jest, bo masz różne dni, nie? Czasami jesteś taki, że budzisz się, zamulenie takie, że... Od razu idziesz w kimę dalej, nie? No, to wtedy rzeczywiście trzeba się raczej jakoś rozbudzić. No, to ja tak miałam właśnie jednej nocy i za trzecim razem się lepiej rozbudziłam i mi się udało wtedy właśnie.
Tak, więc właśnie to nie ma nic na sztywno, nie? To wszystko jest delikatne, subtelne. Każdy ma też inaczej. Dlatego ciężko się ustosunkować do tych czasami czyichś tam rad, nie? Jak ktoś tak doradzi, a tu w ogóle inaczej, na to na tobie to nie działa. No bo jak się na sztywno będziesz trzymał, no to trzeba na czuja to wszystko, no. Zasugerować się tylko, ale nie brać tego. Testować, sprawdzać, nie? Po swojemu. Jak to Jarek mówił, jak to działała technika, to następna, nie? Próbować się. Tak, bo ktoś się do jednego uprze, później nie, że to nic nie wychodzi, człowiek zły jeszcze gorzej się robi. No. Strata czasu jest wtedy raczej. No okej, kolegę nowego mamy. Witaj Pusty, w końcu udało się dotrzeć. Wiełam, hej, no mówiłaś trochę, tu zeszliśmy z tematu, ale masz mikrofon, żeby porozmawiać? I odwagę. Kolega Pusty. I odwagę. I odwagę, no. Nie bój się, my nie gryziemy. Tyle tej pustki. Tak, tylko połykamy w całości. Zwłaszcza w astralu, jak wyjdziesz, to zjemy cię od razu. Posłuchaj, jak będziesz miał ochotę się odezwać, to po prostu... No, wbiję między zdania śmiało, jak coś, także... A ja mam pytanie. Ja wywożę samochodami. Tak, Krzysiek, słucham. A dlaczego Pusty? Może pustelnik? Skąd to się wzięło? Ja ci tego nie powiem, także... Może zacznijmy fantazjować. Nie, no dajcie sobie. Bardzo chętnie. Zacznij odzywać, pociągniemy go. Zostaw. Właśnie, bo teraz mi się przypomniało o tym autobusie, nie? O tym autobusie. Co za autobus? Ty miałeś autobusem Mariusz i ten. Zanim Mariusz miałeś, nie? Niedawno miałem. Kto miał? Krzysiek? Przedwczoraj chyba miałem, no. Że... Dawaj. Całą wycieczkę wiozłem gdzieś, ale z punktu A do punktu B powiedzmy i powodzeniem zakończyła się cała tam historia. No. Ale tym swoim autobusem? Właśnie to był taki autobus, bardzo taki ogórek zmieszany z jakimś nowoczesnym, w ogóle to była jakaś kompozycja moja, w ogóle twórcza inwencja, co to było. Bez kogutów, no, ale... oczywiście. Tak, nie. Na sygnale nie jechaliśmy. Ale autobus taki duży, duży, wielkości takiego, nie wiem, ogórka. No, w każdym razie autobus, no, nie wiem, co by to miało znaczyć, ale było też akcja z autobusem. Nie wiem, skąd to się wzięło, czy jakaś sugestia skądś zapodana właśnie wcześniej przez Majka. Ja to bym chciała na przykład wrócić do twojego snu z autobusem, wsiąść w ten autobus i żebyś mnie odwiózł do domu. Bo ja nigdy nie mogłam do domu trafić. I wiem, że to jest moja paczka do przerobienia. Właśnie w autobusach, jak byłam, to nigdy nie wysiadłam tam, gdzie trzeba. Albo no to nie trafiłaś do mojego autobusu, no. No właśnie, albo czekał na autobus i nie otworzył mi drzwi i odjechał. To już w ogóle. O, to kurde to było. No. To paczka tak przeleciała tylko przed nosem, widać. No, ale albo w ogóle perony pociągowe mi się śnią przez jakiegoś ostatnio. Tak? Kilka razy miałem te same perony właśnie gdzieś. To jak będziesz, to podjedź jakoś, wsiądę. Gdzieś może się wybierasz do jakichś innych wymiarów, wyższych dostrojeń. Ale że gdzieś właśnie oczekujemy na jakiś pociąg, gdzieś właśnie coś tam sprawdzamy, plan odjazdu gdzieś, coś, jakieś takie... A zupełnie wiesz, pociągiem to nie jeździłem, Ej, ojej. Teraz mi się coś przypomniało. Dawaj. No. Ja pamiętam, kurde, a to też mi się kiedyś taka akcja śniła, nie? I mówię, kurde, szybko, bo na lotnisko trzeba jechać, nie? I kurde, i ja to mówię, ale to zaprzęgłem konie do wozu, nie? No i teraz sobie myślę, jasna cholera, nie? I te dwa konie, i zapierdzielałem tymi koniami, nie? I dojeżdżam, mówię, tam jest lotnisko, bo samolot spierdzieli, nie? No i kurczę, i się okazało, dojeżdżam, patrzę, a oni dopiero drzewa wycinają. Nie, oni dopiero drzewa wycinają. Dopiero rozwoju. Ej, drzewa wycinali. Tyle lat goniłeś tymi koniami, ja. Na wcześniej. Kurde. No i teraz ja sobie pomyślałem, co za chora akcja, nie? Mnie to nie uświadomiło nawet, że śnie. Nawet mnie to nie uświadomiło, nie? Kurwa, koniami podjechałem, mówię, to dobra, to trzeba jechać. Po prostu nie ma lotnictwa, no to trzeba jechać. Szybkie konie. Przyspieszył o parę dobrych lat. Szybkie konie.
No kurde, masakra, no skąd takie cuda się śnią, kurde? Skąd takie te jeszcze te sosnowy las, kurde, jeszcze wycinali, ta taka droga polna przy lesie, nie? Mówię, ja pierdzielę, ty konie zmęczony, no nie? Się cofnął w czasie. No, tak sporo chyba. I przez jeszcze bramę jakoś przeszłeś. Skojarzyło mi się, jak ty w pociągu gadałeś teraz, kurczę. A mieliście też na przykład taką akcję, że próbujecie biec, bo musicie do czegoś zdążyć i na początku z całej siły tak dajecie, a później te siły wam opadają. Niby biegniesz, no, nie możesz zdążyć. No. Wszystko, co się da, każdą już ostatnim jakąś kroplę tej siły. Niestety stoisz i nie da rady, a widzisz, że to wszystko ci ucieka, a ty stoisz. I faza ci się kończy. I... Albo ktoś cię goni jeszcze. To no to jest jakby standard taki, nie? No. Dosyć. Ja mam tak z samochodem, jak ja prowadzę samochód, to strasznie wolno albo szarpiec, czy w ogóle te biegi i nie umiem jechać, nie? Nie mam prawka, więc jeżdżę źle, tam gdzieś policja z tyłu, ja rozjeżdżam wszystkich, zły pas, nie ta strona i to jest dla mnie też koszmar. I za wolno jadę, za wolno. No, albo jak się topię, to też ciekawy jest sen. Bo... No ciekawe, czy ci się coś ten pokryje może, bo ten Bzoma tak miał, że on samochód to kojarzył z ciałem właśnie fizycznym. Fizycznym? Aha. Kurczę, bodajże fizycznym. O, opowiadaj, bo ja ostatnio śnię o samochodach. Tak? No... Coś... Czy to już to astralne, kurde? On coś nawiązywał do poziomów snu, tak, tak, chyba. Tak. W zależności od pojazdów. Tak, ciała tak. Jakby. No. Mm, to też. Ale i... To do rowerów poszedłem, do rowerów. Tak? No i ja rowerem ostatnio jechałem. Kurczę, a pamiętacie, w którym to filmiku było? Dokładnie, bo on tam miał sporo tego. Od niego? Ojeju, no to właśnie z tymi samochodami sporo. Właśnie. No, ale to raczej już książki. Dalej gdzieś. Ja to z książki ten... Ale wiesz co, ja wrzuciłem, chyba na ogólny wrzuciłem, to później ci ale w filmikach jest, i w filmikach jest. Było coś tak rzeczywiście. Jest. Nawet wrzuciłem to, że że słuchałem i właśnie, że było nawiązanie do tego roweru. Pamiętasz taki mój wpis? Jest. A najwyżej znajdę, to ci podeślę. Coś było, panie. Ale czekaj, i co ty, Sandra, mówiłeś, że co ty z tymi samochodami, albo biegi i... Albo za a nie, szybko, znaczy to było wcześniej, ale dzisiaj przewoziłam, znaczy jechałam z jakimś facetem, który no wcisnął się do tego samochodu specjalnie i miał nie jechać, ale chciał, żeby go gdzieś przewieźć i się chował przed kimś, czy skradał i była kontrola, żeby go sprawdzić. I nie wiem, ktoś tam sobie zażartował, oni go puścili normalnie, później wsiadł za kierownicę, odjechał, a ja tylko siedziałam w tym samochodzie, a wczoraj mi się też śniło, że jechałam samochodem i też ktoś prowadził, ale tak prowadził, że się obijał o wszystko. I się dziwiłam, że w ogóle się nie rozbił ten samochód, a był taki leciutki jak piórko akurat. Wczoraj był taki leciutki, bo obijał się o wszystko i tak nie wyrabiał na zakrętach też, no. A dzisiaj to był taki jakiś stary, czerwony, mały samochód. I tak myślałam sobie, co ja tam robię w ogóle w takim samochodzie, czemu ja go wpuściłam? Ale mieścił wszystkich, a koleś i tak skurczył się jakby, nie wiem, jakby był za duży na ten samochód. To było ciekawe. Z tymi kolorami więc to też... Ostatnio motyw samochodów miałam. Czerwone to też, bo to z tymi kolorami to jest podobnie tak jak te kolory czakr opisuje, mniej więcej jakieś tam poziomy, że to może być... To by się zgadzało, na może, podstawowym wiesz? Poziomie i... I zobacz, że on nie umie opanować tego, że tak jakby może ciała astralnego nie umie jeszcze dobrze sterować czy coś, albo czy ty, czy tam albo ktoś. Albo ja, no bo ja tylko siedziałam w spoku. No wcześniej mi się śniło, że dziś idą, ale tak jakby ktoś z mafią inny może, związane było. Że tak jakby może ktoś inny próbował sterować twoim ciałem, coś tam, ale on nie umie? A może ty... Jestem opętana. Nie no, ale... Nie, a może to twój przewodnik czy coś i się nie ogarnął jeszcze? O Boże, tylko nie, mam nadzieję, że to nie on akurat. Nie, że to, nie wiem, bo to był jakiś taki facet, że normalnie na jego widok to bym uciekła jednak, niż z nim gdzieś pojechała, tak naprawdę. Na widok kogo? Faceta, co mi się prześnił. A Patryk no. Się pytał, czy znasz tego gościa? Nie, znaczy wiesz co, mi się kojarzy chyba z jednym panem na przystanku, co jest, zawsze się na mnie dziwnie patrzy, tak trochę mnie to przeraża czasem. Może on?
Może, ale też wiem, że nie do końca, ale mi się z tym skojarzył, ale wiem, że to że nie on. Taki stary, zarośnięty, mały, siwy, śmierdzący fajkami, alkoholem, taki ubrany, no... No to różnie może być. Koszulę z dziurami, taki jakby dopiero z kosza na śmieci, czy coś takiego, nie? Kloszard, taki kloszard, co? No, nie, żebym ja coś przeciwko. No, ale od każdego można się czegoś nauczyć, nie? No, no przerażam, ale wiesz, od każdego można się czegoś nauczyć, nie? Może to jest, wiesz, właśnie ta twoja paka, nie? No, wiem, tylko, wiesz, nie czułam, że miał dobre intencje. O to chodzi też, do tego bym bardziej uciekła, nie ze względu na wygląd, ale bardziej to, nie? Bo jakbym czuła, że to dobry człowiek, to mi to tam, no... No właśnie. Nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie, nie? Mhm. No, to było dziwne. Ale i tak czułam, że nie jesteśmy sami, więc jakby ktoś nas obserwował, to było też... No, to ty zawsze masz opiekę, także spoko. My jesteśmy zawsze obok. W snach to jestem nieustraszona. Kiedyś pamiętam, horda robaków na mnie tam chciała wejść, mnie zjeść. Ja tam stoję niewzruszona. Miałam A pamiętacie koszmary jakieś? 20-metrowego pająka. Co? Pamiętasz, takie, pamiętasz koszmary jakieś? No, pierwszy to ale był jak koleś rozjeść moją babcię. Aha. To mówiłam, na przykład, że... Ja za dzieciaka, jak na przykład byłem chory, to też miałem takie gorączkę czy coś, nie? To kurde, zawsze mi się śniło, że biegnę wzdłuż torów, nie? Jedzie pociąg i oczywiście co się dzieje? No nie mogę zdążyć i mnie kurde rozjeżdża i się budziłem. Masakra, no takie za dzieciaka, nie? No, i teraz właśnie mi się to teraz przypomniało, jak mówiłaś o tych koszmarach. No, dla mnie koszmar to jest spóźnienie się na zajęcia. To jest jedyne, co mnie przeraża. Nic więcej mnie nie przeraża, jak spóźnienie się na zajęcia. No, pająki. Ja mogę głaskać pająki. Ja mogę chodzić z trollami, z ogrami, czy mogę robić tam wszystko w snach, ale spóźnić się nie mogę. Nie, to jest ten mój koszmar. Nie wiem czemu. No. Pająków się nie boję. Tutaj to tak, no trochę bym pewnie się bała, nie? Złapać na przykład do ręki. A tamto, co? To ja nawet głaskałam i mi to nie przeszkadzało. Więc dziwię się, że w snach jakby pewne zachowanie mam zupełnie inne niż tutaj. Nie? I ciekawa jestem, ale czy to też jest prawdziwe? Jak myślisz, jest to, znaczy jest to naturalne i z automatu i na przykład, tak? To pierwsze reakcje jakieś tam, tak? Odnośnie pająków. No tak, no bo ja w snach to ja się niczego nie boję. Tutaj na pewno jakoś no, ale mimo że wiesz, że to jest sen, czy nie boisz? Czy chociaż na przykład jest nieświadomy, no, jakaś tam akcja? Czasem nie wiem właśnie, czasem nie wiem, nie? Ale mimo to jednak coś działa. Znaczy, ty działasz, ale nie wiem, intuicja albo to jest taki jakby wyuczony jakby nawyk, tak? A może, wiesz, może, bo no nie wiem, bo na początku w snach to było właśnie zawsze tak, że jak czułam zagrożenie, to ktoś mi pomagał, nie? I może dlatego jakoś to w śnie zostało, że się nie boję, nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie zdarzało mi się też tak naprawdę w śnie, żeby ktoś chciał mnie zabić. No dobra, może raz. Ale tak to jakieś takie mordercze sny, czy takie negatywnych intencji w snach nie miałam, nie? Też. A ty kogoś? Nie. Nie, myślę, że nie. Czy przypomniało to nie, akcję, co Viola opowiadała? No. Wszystkich porów. Jejku, tak. Ja strzeliłam wszystkich. Ale mówiła, że niby dobrze, że tak miało być. Że tak miało no bo widzisz, bo to jest automat. Po prostu, znaczy się idzie, aha, akcja jest i na przykład, wiesz, już coś robisz, nie? Nie mogło właśnie, no. Ale jak ktoś się zmusił, czy tam mówił, że ma to zrobić i tak miała zrobić, no to... Nie, ja takich snów właśnie w ogóle nie miałam.
Nie wiem, albo jakbym miała, to zawsze ktoś ratował, więc to było dla mnie nowe, nie? Jak wy macie coś tylko takiego? Słowo Violi i już się pojawiło. Viola przyszła. O kurde, ale to tam dzisiaj jest, co chwilę. Gadamy o kim, za chwilę się zjawia. Tej. Edyta, tak. Jest. Halo, wy mnie słyszycie? Słyszycie tak. mnie? Tak. Tak, słyszymy. Ale mnie nie ma, widzicie mnie? Mnie nie ma. Jesteś. A ja się nie widzę tutaj właśnie. A ty nie musisz przecież. Ale my cię widzimy. Też to w oczkach, no widzicie, to dobrze, to dobrze. Nie, wszystko słyszeć. Jak nas słyszysz, to nie kombinuj, zostaw na razie później. No, nie będę kombinować, bo potem w ogóle mogę nie wejść do Discorda. Tak. I co, Viola? Co u ciebie? No, przyciągnęliście mnie. No tak. Nie muszę. O. Teraz musisz fajnie, potwierdzić, fajnie, czy ty to ty, bo może to jest jakaś inna Viola, bo przyszła na zawołanie. Pamiętasz swoje koszmary? Jakie? Miałaś jakikolwiek? No to zaczęło. Koszmary, na przykład ja miałem z dzieciństwa koszmary, na przykład ja pamiętam, jak mnie pociąg miażdżył. Miałem chory, jak gorączkę miałem, to na przykład biegłem wzdłuż torów i to jeszcze jakby, nie wiem, tunel czy coś i mnie miażdżył ten pociąg i się budziłem, nie? No takie miałem za dzieciaka takie akcje, nie? Ja kiedyś miałam gorączki i chciałam czekać na te majaki, ale dotarłam do 39 stopni, nie? I mówię, musisz wytrzymać, będą majaki zaraz. Dobra. Nie wyrobiłam. Nie mogłam wytrzymać. Taka gorączka, ale czekałam na te właśnie majaki, co mówią przy gorączce, że jak te pojawiają się, nie? Wtedy niby. Ja nie miałam. Nie pamiętam, jak się dusiłam raz. Chyba miałam, nie wiem, astmę czy coś. Miałam takie duszności i śniło mi się też, że się duszę. I jadę gdzieś samochodem. Kurczę, znowu samochód. Ale jadę samochodem i tak zaczęłam się dusić i widzę, ktoś ma inhalator. No to zawinęłam mu i zaczynam to oddychać, co się inhalować, nie? Kradłam inhalatory we snach, po prostu do tego stopnia doszło. O nie wtedy ja myślałaś, że powietrzem oddychasz. No tak, a jak się budziłam, to się dalej dusiłam, nie? Więc jakby śmiesznie to było. Pierwszy raz tak miałem, nie? Aha, że dusiłaś się we śnie i w realu też podobnie, no, tak? Tak, i się dusiłam właśnie. No. No czasem no tak jest, że coś się dzieje w realu i śnimy o tym. Czy coś, że boli gdzieś albo coś i też no, ktoś naciska. Albo jak ci się chce do toalety, nie? I śni ci się, że ci się chce, wstajesz i ci się chce. Ale albo że budzik dzwoni czasem. A najgorszy motyw z toaletą mam taki, że zawsze jak mi się we śnie chce, to nikt mi nie chce dać się załatwić. No. Nigdy nie chcę, dosłownie mówię, wiem, że to absolut, ale nigdy nie chcą mi dać się załatwić. To przyjdzie szwagier, to przyjdzie. Nie szwagier. Tylko pamiętajcie, nie sikajcie pod krzaki we śnie. Bo... Ja właśnie nie mogę, jak chcę do toalety, to nagle deska zamknięta i na deskę zamkniętą, coś tam często. Bo jak będzie za mocne połączenie ciocia z realem, to może być ciekawie. Powiesz, to standard, co ja znowu mam, że pełno ludzi jest. Ja nie mogę bez pełno ludzi, wszyscy się panu patrzą. Nie, i to jest taka jest. Albo w samochodzie już chciałam, byłam tak zdesperowana, że chciałam w samochodzie gdzieś, na nocniku czy coś tam, Boże. I nagle przychodzi rodzina pogadać i zapytać, co u mnie. W samochodzie, no to... Pytają, co u mnie. To patrz, to takie mam skojarzenia, że może, patrz, tu może chciałaś już ogarnąć te ciało astralne, ale jeszcze jakieś podstawowe potrzeby nie zostały zaspokojone. Halo. Halo, tak, słyszymy cię. Fajnie. Kombinuję. Siema, Patryk, jesteś. To ten sen oznacza z tym mężczyzną. Kolor czerwony to jeszcze bym mogła jakoś tam zrozumieć, ale... Nie no, jakoś to sobie ogarniesz. Nie będę wam głowy zawracać, to są takie płachostki. Spoko. Nie no, mów, nawet te płachostki ważne. Nie, a może te my lubimy takie płachostki. Takie grube płachostki. Nie, to tam... No. Albo chyba, że za wcześnie jeszcze na takie płachostki jest, tak?
Mówisz dla nowoczesnej godziny. No właśnie, tak, koszmarów tak, żadnych też nie pamiętam w ogóle. Nie, tylko jak zabija on... ludzi we snach. Nie, noży z nożem nie, ale gonią, to są ale te nie pamiętam. Inne sny. To, te wszystkie to są te inne sny. Te normalne sny to są takie zwyczajne zazwyczaj. Takie fajne, znaczy normalne, no to jakbyś nie ma ani złego, ani nic takiego. Tylko te inne, rozumiecie? To wtedy się dzieje. Ja pamiętam tylko jeden taki, to znaczy nie, może nie koszmar, ale taki szok, ale to chyba mówiłam, nie wiem, jak mówiłam to powiedzcie, to nie będę mówić. Kiedyś chciałam, i chyba to, nie wiem, czy to było takie pytanie przed snem, że chciałabym zobaczyć swoją bratnią duszę. I gdzieś byłam na jakiejś, nie wiem, imprezie przyjęciu właśnie i do mnie znajomy mówi, że za jednymi drzwiami czeka moja bratnia dusza, nie? I ja jej otwieram, a tam czaszka leży na krześle. O, no. Ja myślałam, Boże, nie mogła się doczekać na ciebie ta bratnia dusza? O kurde, a wiesz co, nie pomyślałam o tym z tej strony. Faktycznie, to tam rację. Może tyle na ciebie czekała, ale niczym się ogarnęłaś i pomyślałaś o niej, no to już za późno. Trochę jakąś słabą cierpliwość miał, aż tak stara nie jestem, że miał nie wiadomo ile czekać. No, ale się zdziwiłam właśnie, że to był taki jeden sen, no. No cóż. No i tak pamiętam, właśnie wszyscy patrzą, a ja tak zdziwiona, no ale miałam zobaczyć go już w końcu i tak to... A teraz wiecie, sam mi przyszło do głowy, jakbyśmy się tak wszyscy spotkali, wyszlibyśmy ich w takim jednym, na jednym poziomie, nie na tych najniższych byśmy się tak spotkali. Ekstra. Ale że jak? W sensie no wszyscy gdzie... wychodzimy z ciała świadomie i spotykamy się w jednym miejscu. I eksplorujemy go, wracamy i opowiadamy o swoich przeżyciach, nie? Bo nie, bo mówiliście, że dzisiaj chcecie odpocząć na razie, to nie wiem, czy dzisiaj, czy następny raz? Tak, dzisiaj, no to, ta, dzisiaj jeszcze odpocząć. Sandra, tak, bo to tak na zawołanie wychodzimy, wiesz, no. To tak. No nie, ja nie, ja mówię, to... Nie, możemy sobie ja tylko. No, ja mówię, no, że chciałabym, fajnie by było, nie? Jak nie będziecie mieli pomysłów, to ja zaproszę do siebie. Posprzątam na wasze przyjście, wiecie, tak się mentalnie przygotuję, że przyjdziecie. Ale to czekaj, to ty wyjdź do Astrala i tam w Astralu posprzątaj, Sandra. A tam to mogę mieć bałagan, no dobra. To nie. Ale przecież fizycznie do ciebie nie przyjdziemy, no to fizyczność mało nas interesuje. Przykro mi. Proszę, byś się nie zdziwił, że się teleportujesz, a? Fizycznie. No mówię, u mnie to jeszcze były te jakieś ozdoby świąteczne, słuchajcie, ja nie miałam nawet takich. Aha, no widzisz. Ciekawe, jak ja bym miała w Astralu. Ja mówię, co to jest? Jakieś wahadła przy tym, Boże. To takie dziwne. Zamiast koło stołu, nad stołem jakieś wahadło, co to jest? No świąteczne, autentycznie te, święta Bożego Narodzenia, naprawdę. Nie znam takich osób. Żebym to widziała gdzieś tutaj, jeszcze nigdy nie widziałam takich osób, żeby ktoś miał w ogóle. Ale pamiętam, że się przypatrywałam temu bardzo, byłam ciekawa tych ozdób właśnie. No bo te szczegóły, rozumiecie? Jarek powiedział, koncentrujcie się na szczegółach. No, w sumie. A ja zapominam. Halo? Tak, słyszymy. Dobra, wszyscy myślą. No właśnie, żebyście na tych szczegółach właśnie, żeby najwięcej zapamiętać. Na szczegółach każdy się zastanawiał. No tak, i wtedy wszystko zapamiętasz, żebyś wiedziała, jak się tak na szczegółach tak przyjrzysz tym szczegółom, to się dużo pamięta wtedy.
U mnie w snach to jest tak, że pojawia się historyjka, ja z góry siebie obserwuję i wszystkich i jakby... No jakby ktoś przede mną film puścił, ja tam nie zwracam uwagi na też szczegóły chyba. Ale są sny, w których jesteś w sobie, bo są różne, zauważyłam. Niekiedy widzę siebie, a niekiedy jesteś w sobie. Dzieci do ilość lat, naukowcy chyba nawet udowodnili, że one nigdy nie widzą siebie z zewnątrz, tylko są zawsze w sobie, do iluś lat. Aha. No ja z oczu to rzadko. Rzadziej, o, może tak powiem, rzadziej. Bardziej no obserwuj te sny, mówię przecież. Obserwuj. W jakich sytuacjach, na przykład coś przeżyjesz w życiu i kiedy się pamiętasz, kiedy jesteś w sobie we śnie, a kiedy widzisz siebie z zewnątrz? Ja mam rzadko sny, w których jestem z zewnątrz, widzę siebie. Mhm. A, no to mam odwrotnie. Ja z oczu to tak bardziej jak się przerzucam chyba z osoby na osobę. Może. Ale no, praktycznie no, jest to z góry, nie? Jednak. No właśnie, bo ja zauważyłam, że różne te sny są, a takie doku sobie oglądałam. Właśnie o snach, bo mnie interesuje ten temat i właśnie mówili. Że małe dzieci nigdy siebie nie widzą w snach. A jak ty wyszłaś świadomie, to jak widziałaś siebie? Czy wszystko? Z której perspektywy? Ja widziałam całość w pewnych momentach, ale byłam zazwyczaj w sobie. No widzisz, no czyli ja, a ja mam tak odwrotnie właśnie, że... Ale widziałam też całość, w jednym sekundzie widziałam całość. Siebie od tyłu jeszcze w dodatku, możesz sobie to wyobrazić. Za chwilę, jak te ryki się zaczęły całkowicie, no to słyszałam jeszcze mojej córki głos, jak krzyczała z tego mieszkania, dlatego stwierdziłam, że ja muszę tam wejść, nie? Ja tam nie napisałam, nie dodałam tego, dlatego że tym jak ja pisałam, to później musiałam jeszcze raz pisać, bo tak dużo nie wchodzi na Discord tam, nie? Nie możesz pisać tak długo. Musisz częściowo. To słyszałam córki głos. No, ja mówię, Boże, jeszcze to teraz. A ja zawsze mówiłam, jak tak jest, no to uciekać, jak się rodzinę widzi. Rozumiecie? Bo właśnie jesteś później emocjonalnie związana. Rozumiesz, o co chodzi? Nie zostawisz przecież swojego dziecka gdzieś, nie? Rozumiesz? Chyba nie. No znaczy, właśnie. rozumiem. No jak słyszysz głos, nie wiem, bo... Zależy w jakiej sytuacji. No tak właśnie. Super raczej. Sytuacji. No wie. To chyba przez ten film, wiecie? Też. No bo tam zawsze tam mamu w tym filmie, kurde. Filmów nie oglądam już więcej takich. Udzielają a się. A jak z tym potworem z lodówki? Wyjaśniło się coś? A nie. Tam co mówiłaś, że córka... Ja właśnie nie boję, nie powiedziałam, że... Ona myśli, że to sen jest zwyczajny. Może. Może. A co się dziwisz, że... Raz założyłam na handy, miała jakieś zdjęcie takie właśnie z białymi oczami. To się napatrzy, a później w nocy ma. No. U ciebie, Wiole, jakieś sny ostatnio? Wczoraj, dzisiaj? Czy odpoczynek? Nie. Dołączyłaś się do challenge'u? Odpoczynek. No, czy... no, to dobrze, to fajnie. Wyłączył się. Ale łatwo było, czy nie? Odpoczywać. Nie, no łatwo. Co dzieje, przecież odpoczywam prawie, czy słuchaj. Podobnie jak ja. Dzwonek, ile razy sobie nastawiłam dzwonek. Wszystko leży obok już, przygotowane. Nie, to trzeba się nastawić po prostu. Nie? Uprzeć się i po prostu no.
No powiem wam, że ja chyba potrzebowałem takiego odpoczynku, bo jednak, no niby nie ma presji, ale jednak coś tam jakieś z tyłu głowy gdzieś tam siedzi. Ten diabeł siedzi z tyłu głowy przecież. Tak, no, potrzebowałem tego, ale fajnie, fajnie. Jak to się nazywa? Kto, co? Tam, gdzie ten diabeł nasz siedzi? Tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Nie, to żartuję. Właśnie ta gandzia, ta gandzia, ptasi gadzi muszczy? Halo, halo? Ptasi muszczy? Jest. Halo, halo? Gadzi. Halo, halo, muszczy. No. Ale te podstawowe, też mówią. Podstawowe potrzeby i tak dalej. Nie. No to gadzia tak. Część ponoć. No, no to to przeszkadza. To trzeba ten obszar może wyłączyć. Wyjść z siebie, wiecie, i pogrzebać sobie tam mózgu tak. Trochę. Jak się to wyłącza? Ale może dojdziemy. Neurony trzeba po prostu przeciąć. Nie? Neurony to są takie... Dobra. Wyciąć te niepotrzebne. Łączniki niebieskie. Tak? Niepotrzebne połączenia. W niebieskim usunąć. Kolorku. O. No są. No przecież jak... Wczoraj sobie przejechałam palcem po poduszce i zgasiłam już światło, no to widziałam niebieskie, z rąk mi szło. Ja mówię, Jezu, znowu się naplądowałam gdzieś. Nie, rozumiem, że się naplądujesz czymś, no, nawet nie wiadomo. Elektrostatyka. No. Tak, i takie niebieskie, i to autentycznie było widać, ale dobrze jeszcze. Aż tak? Dobrze było widać. Tak. O, jest ono... moc. To ładnie. Jak kiedyś wieczorem mówię, o jeszcze woreczek foliowy potrzebowałam, poszłam do kuchni. Widno. I dosłownie widziałam te niebieskie takie. Tak przyświecałaś sobie. Po światy tak. No, no. Ocierał palce i świeci. W ogóle nie. Zobaczcie, to nie są poświaty. To są autentycznie jakby, jak burza jest i te... No, to zdarza się. Walą. No to takie coś widzisz. To nie są poświaty, to są autentyczne elektroniczne wyładowania. Naprawdę. Ja za to ostatnio zauważyłam, że widzę coraz więcej tych fioletowych jakich kolorków. Ale nie wiem, czy wzrok już jest przemęczony, czy rzeczywiście coś tam jest na rzeczy, nie? Nie, w sensie, nie wiem właśnie, jak to też działa. Podaurę, tak? No, to miałam na myśli. No, to takich spontanicznych momentach. To zawsze się objawia. Ładnie spontanicznie. Się ćwiczyłaś. No, Sandra ćwiczy. Troszeczkę, tak. Super, super. Ta lunatic dreaming chyba. Nie no, żartuję. No właśnie, a ćwiczysz, nie. W którym dniu już jesteś? 31. Czyli jeszcze ci 2 miesiące zostało? No, niestety, ale już tak nie chce mi się, szczerze mówiąc, bo coraz więcej tego dochodzi i tak coraz dłużej trzeba czasu poświęcić. No jak zaczęłam, bo tam jest teraz była praca z czakrami, no to sobie włączyłam po prostu medytację i tam o... Jejku, ja myślałam, że ja z krzesła po prostu wyjdę, w sensie z ciała, bo tak zasypiałam już, tak mi głowa padała i takie szarpnięcia czułam, myślę, nie. Nie mogłam dojść do końca po prostu jednej medytacji. Bo to ile teraz na przykład czasu poświęcasz? Różnie, przeważnie tam 40 minut jakoś. A wcześniej było tylko, wiesz, 20, więc dla mnie to tak już... Dwoiło się. No tak, tak. Ale w ciągu dnia 40 minut? Tak. No, tak, w ciągu dnia. Niby nic, niby tak, niby niedużo, tak. Ale... Spać mi się właśnie chce i tak właśnie tak walczę ze sobą i z powiekami. Tak, takie szarpnięcia się zdarza człowiek, nie? Jak mam już tam myśleć, a nad czakrą gardła, to ja już tak zasypiam, a jak przejdzie resztę czakr i się budzę, myślę, o czym on mówił, zapomniałam. Ale czułam się mega zrelaksowana, aż tak przyjemnie tak? Tak było. No, bardzo, bardzo fajne. Sandra, a no. Powiedz mi, a to zaczynasz, powiedzmy, od którejś czakry konkretnej, jedziesz kolej? Tak, od dołu do góry, tak, bo tak. Z tego, co czytałam... Ale masz siedem, czy masz więcej podanych? Znaczy, jak włączałam, to 7 właśnie. Podstawowe.
Siedem głównych, no bo jest siedem głównych. Znaczy, bo jeszcze było, nie? Na początku były ćwiczenia takie, tak, jak to się mówi, stymulowanie energii, ale to takie poziom, jakby poziom pierwszy, że najpierw miało ci wibrować tam, że to powiem, nogi, ręce i inne części ciała, a właśnie czakry to jest taki kolejny poziom, nie? I najpierw trzeba było poświęcić czas na te mniejsze, czy tam poziomy, że tak powiem, nie wiem jak to właśnie nazwać, żeby pójść, przejść do czakr, nie? No, i ten. I czytałam właśnie, że każdej, jeżeli już chcemy się w to bawić, to lepiej, żeby każdej czakrze poświęcić tyle samo uwagi, żeby też nie było tak, że ty zaczynasz od trzeciego oka, a na przykład na dole masz wszystkie, że tak powiem, poblokowane, nie? Że trzeba nad każdą troszkę posiedzieć, żeby to jakoś był jakiś tam przepływ między nimi. I żeby właśnie czas każdej z osobna poświęcać się równomiernie, czy coś. Ale to masz, pod każdą czakrę masz różne dźwięki, czy jak to jest, czy jakieś te... Wiesz co, nie, ja sobie puściłam po prostu medytację prowadzoną i tam pan mówił... A, w ten sposób, bo wiesz co? Głosem. No, po kolei, ja pytam... Ja tu wrzucałem biegu. Na ten... Na... Czekaj, gdzie to jest? No jest, jest. Często zdrowym się też mogą być, ale ja wolałam prowadzoną, nie? Żeby tam stymulować ją trochę. I to tam... masz też wszystkie po kolei gdzieś i tam masz podane te częstotliwości do każdej ten i żeby to... Tylko wiesz, tu jest tylko 7, nie? Nie ma więcej, nie? Tylko 7 głównych. Wiesz co, nie wiem, czy jakieś wiary nie uznają więcej? Nie wiem. Indianie znaczy, ale 7. Indianie no, ale ja tam... No, ale 7. Od razu myślałam. No jest 7 główne, ale są dodatkowe też. Tak, jakoś tak. Słuchajcie, a macie coś takiego, że jak pomyślicie o którejś szczakrze, czy też z tych miejsc, przynajmniej ja tak mam, jeżeli chodzi o no, trzeciego oka, to tak, na czole raczej, nie? Mhm. No to jak w zasadzie wystarczy, że pomyślę, to tam mi się słodko robi na czole i normalnie czuję. O, wow. Jak o, fajnie. To wystarczy sobie pomyślę. Ostatnio mi się sama uaktywniła. Ostatnio mi się sama uaktywniła bez myślenia o niej. W tym miejscu, jak słuchałem hemisynków, nie? Wczoraj. Wczoraj, tak, wczoraj. Wczoraj? Fajnie. No, chyba. U mnie bardziej aktywna zauważyła, tak mi się wydaje, to czakra serca jest, nie? Jak o niej pomyślę, to od razu ciepło i w ogóle jak mnie serce boli, to pomyślę i tam od razu już przechodzi, nie? Na przykład. Wiem, że u mnie to jest bardziej aktywne. Ale mam jeszcze taką ostatnio od jakiegoś czasu pobudzoną, dobra. Tylko nawet nie wiem, czy mi się pobudziło. To mężczyźni w tym miejscu mają no, prostatę w sumie, nie? Mhm. No tak. Mniej więcej podstawy. To mniej więcej w tym miejscu. I tam mi tak normalnie wierci, nie? Też wystarczy, że pomyślę. I normalnie, no czuję, potrafię odczuwać przez cały dzień to mi. No widzisz, nieźle. Nie, może muszę się przebadać na prostatę. Nie. Chociaż nie wiem, wiadomo, dla pewności to warto, ale... No, ale to nie jest jakiegoś nieprzyjemnego, tylko po prostu takie... Takie czuję, takie wiesz co, jak... wiercenie takie, ale to jest takie obojętne. Jak to, miałam właśnie z tym ćwiczenie związane, to było napisane, że można właśnie odczuwać różne rzeczy przy tym i właśnie jakieś tam, jak to się mówi, takie, no mogą przypływać różne myśli związane właśnie z tym, więc to jest całkiem normalne. Mhm. No bo wiadomo, to pierwsze to tam odpowiada właśnie za... No, już nie umiem się wysłowić. Nie wiem, jak to nazwać, energia seksualna, czy jak? No coś tu mówią. A nogi nie mają? Nie zaczyna się od nóg? Nie? Nie, chociaż mówi się, że to odpowiada za to, że tak powiem, że czujesz się zakorzeniona, że tak powiem ziemi, właśnie, tak, że... No. Tak, w ziemi. Tak. Jeżeli tak mocno stąpasz po ziemi, no taka stabilność, podstawa siebie, no tak. Dokładnie. Tak, że sobie wyobrażasz właśnie, że jesteś zakorzeniona i że stopy, wiesz, mocno stąpają po ziemi, tak. A to coś w tym stylu. Cztery stopy, tak? Czy dwie? Cztery stopy. Ja ci też cztery. No,
Przepraszam, a ciebie, że to wiadruje, chyba że chodzisz na rękę. To już chyba mamy postawę wyprostowaną. Ale wszystkie cztery stopy. Chyba, że astralny jest. Jola. Chyba było coś wpite. Na Bali, tak jest. Ziemienie jest cztery, nie wiem. Nie śmiejcie się, bo wam przepraszam. Ja czasami jak sobie... Jak sobie może chodziło o cztery kroki, czterech kroków, a nie cztery stopy. Przesadzisz. To są cztery. Cztery stopy? Cztery nogi. A, cztery nogi. Ale są zdjęcia. Nie ma nigdzie. O kurde. Pierwsze uziemienie, cztery nogi, to chyba są jakieś wanny i prysznice. Na Bali? Tak jest. No Balia to właśnie nazwa starej wanny, co nie? Okej, nie. Bali to chyba nazwa uzdrowiciel albo coś. Nie. Wiesz co, nie wiem, nie słyszałam o tym, ale teraz... Zbijamy się trochę. Jutro, a Patryk szła, coś jeszcze chciał dopowiedzieć. Mam cztery stopy. Patryk, dawaj, Patryk, bo cię przekrzyczeliśmy. Dobra, bo mi się przypomniało, jak ostatnio ten Bzoma opowiadał, że to chyba jest w Nowej Zelandii. To jest takie miejsce, nie wiem, czy kojarzycie. I on mówi, jak się tam za każdym razem trafia, to tam jest jakaś dilatacja, czy coś. A jest, no, o, dobry to, dobry temat, no. No i ja tego nie kumam tego tam, no. Patryk, w pracy jesteś, nie kimaj. Ale ogarnialiście to, czy nie? On mówi, no, że tam jest, no. Jak jedziesz, mówi, jak powiedzmy, pojawi się tam po pół roku, to na przykład może być tak, że droga nie. jest przy wieży, nie. a za chwilę wieża, powiedzmy, to pojawi się... 6 lat. Mówił... Nie wiem, on to tłumaczył, ja tego, ja to słuchałem kilka razy, ja nie mogłem tego ogarnąć, kurde. No to... Ja pierdzielę oczy. Coś podobnego jak efekt Mandeli, ale to jest chyba inna przyczyna tego. Coś bardziej z tymi kosmicznymi sprawami i tak dalej. Nie wiem, czy ja dobrze to powiedziałem. Dilatacja, czy jak to się nazywa? Nie wiem. Chyba inaczej trochę. Już nie pamiętam. Ale jest. Że mieszkańcy nie zauważają tego, a ci przyjezdni, co odwiedzasz raz na parę lat, no to zauważają, że budynek stał tu. No, to jest gruby temat, ale no, trzeba by to posłuchać. To w drugiej książce chyba o tym wspomina. Czy on nie, bo też on to zaczął. Ale zdjęcia zrobił? Jak był? On też tam był. Ja tego nie wiem. Był tam, zdjęcia nie zrobił. Wiem, czy raz był, czy coś. No bo jeżeli on tak mówił, coś zauważył, to zdjęcia. Kilka razy był. Mówił, że kilka razy był tam. Mhm. No i zdjęć nie zrobił żadne, jak był. A tego nie wiem. Nie no, robił zdjęcia, że jest. I faktycznie jest. Było. Jest coś tak. z tym, no. To dziwne, nie? Jak ciekawe. No to coś na podobnej zasadzie, tak jak... Czekaj, to z wami... Nie, to z żoną rozmawiałem. O tych uzdrowieniach jakichś tam pokoleniowych na przykład, czy coś tam robią różne, że tam uzdrawiasz prababkę czy pradziadka, coś tam i nagle ci się właśnie. Matka zmienia, no podejście zmiana, matki. Tak. A ty mówisz do matki, o, zmieniłaś się coś tam, a matka mówi, nie, no przecież ja taka zawsze byłem, to nie? No to teraz wam powiem myk, nie? Na tej samej zasadzie. No dobra, mów dokąd. To już, to tyle w sumie, dobra. Ej, no bo ja robiłem kiedyś taką też, to była taka medytacja, powiedzmy, nie? I to chodziło, że musiałeś się przenieść w czasie i trzeba było się przenieść w czasie i odwiedzić siebie jako, powiedzmy, dziecko, nie? W bardzo trudnej dla ciebie sytuacji, nie? Się przenosiłeś w czasie ty jako teraz, nie? I mogłeś siebie przytulić. No uzdrawianie tego wewnętrznego dziecka, czy coś takiego. Tak, i masakra. Ja to zrobiłem, nie? No. Teraz ja to zrobiłem, nie? Ja miałem po tym déjà vu. No. Ja sobie tak zacząłem układać w bani, mówię, przecież może to jest tak, że ja się, powiedzmy... Ty, a kiedy to robiłeś? Kurde, wiesz co, 2 tygodnie temu? 3? Może, nie wiem. To ja byłem na poprzednim turnusie.
Nie, ja chyba ciebie ciekawe... nie tuliłem. No wiem. Co ty gadasz teraz? O, dobra. No nie, ja wiem, że nie. Ale, o, wiem, nie, ale, ale, ale to robiłeś, że tak powiem... Czekaj, ale to robiłeś, że tak powiem, grupowo na Facebooku, czy nie, nie gdzieś tam Facebooka. Przez jakieś audio? Aha. Było ktoś, kto, to było z YouTube'a, było nagranie. Taka baba prowadzi, prowadzi takie medytacje. No, no. Ja weszłem tak z ciekawości. No, no, no. I to było krótko, ona to wrzuciła, ja to zaraz po kilku tam, nie pamiętam, jak słuchałem, nie? No. No i mówię, ja pierdzielę, co to się dzieje, nie? Ja na Facebooku przeszedłem cały etap i to babka na żywo prowadziła i tam kilkanaście osób było w tym. I właśnie być może od niej trafiłeś nawet na nagranie. No i masakra, no, fajna zresztą robiłem jeszcze drugi raz, później trzeci raz, bo mi się to spodobało i co myślę fajnie, kurde, nie? Ale w ogóle fajna sprawa o tyle, że bo jest wprowadzenie do całej hipnozy, do całego takiego... No, bo ona tak spokojnie mówi, tu tego tłumaczy, wiesz, wyprowadzi ci i wprowadzi. Do takiej medytacji nie? Może, no. Możesz to sobie przełożyć potem na medytację, nie? To świetna sprawa. No to wiesz, to chodzi o wyobrażenie też, nie? Skupiasz się, tak, po prostu tak, wyobrażasz tak. I tyle, nie? Tak. Wiesz, odnajdujesz takie sytuacje w swoim życiu i no i... Samolub, nie? Generalnie bo tu jest tam siebie, nie? Mocna sprawa, generalnie. Bo to się przerabia okresy od dosłownie od płodu. Od płodu, jak jesteś w brzuchu matki, po urodziny i tam do trzeciego roku życia, od trzeciego roku życia do szóstego, od szóstego do dwunastego, od dwunastego do tam dorosłości i od dorosłości do tego momentu, no, wiesz. Także takie etapy się przerabia, nie? I takie różne jakieś traumatyczne czy tam jakieś przykre wspomnienia się odgrzebuje, nie? I na tej zasadzie to działa i potem kwestia jest właśnie, żeby zwizualizować to dziecko takie wewnętrzne i przytulić je jakby z takim zrozumieniem i z miłością powiedzieć samemu sobie, że się kocha, się. No bo nikt nie dał tej miłości wtedy, a bardzo tego potrzebowałeś, to nie. Tak. Nie, to chodziło o coś innego też. Nie, też no, znaczy, no, ja to mówię z tej strony, że tak to wygląda i to jest świetna sprawa, taka uzdrawiająca. Okay. No i zobacz, i to jest tak powiązane z tym, co Mariusz mówiłeś ty, nie? No. To jest tak samo powiązane, że tak jakbyś wyleczył, powiedzmy, swoją babcię, to za chwilę jest, wiesz, i to idzie pokoleniowo. Mm-hmm. Tak samo tu jest. Mm. Nie? Tak jak, nie wiem, jak ty to widzisz, Krzychu, nie? Znaczy się, ostatni uzdrowiciel taki, to już dawno umarł, nie? Taki facet. To był Bruno, słyszeliście o nim? Czekajcie, jak on się nazywał? Uzdrowicielem to jesteś sama. Ale to sam siebie uzdrawiasz, no właśnie. Nie, ale on był faktyczny. Ale on powiedział, ale on kiedyś leczył... Może Bruno Gruning? Wolał zwierzęta leczyć niż ludzi, powiedział. Nie? No bo to dużo ludzi tak ma. Szczególnie tych bioenergoterapeutów, bo zwierzęta jakby są bardziej czytelne, nie? Człowiek zawsze coś tam gdzieś czai i gdzieś... Taki mało otwarty, może nie? Jakiś Gruning, czy Gruning? Tam tak, ten Gronik właśnie. No, widzisz, jaka jest. Ja nie słyszałem o nim. Ja wpisałam wyszukiwacze. Dzisiaj akurat film zaczęłam sobie taki oglądać po polsku. Znaczy, on urodzony jest chyba koło Gdańska, z tego co. Tak, Gdańsk. Umarł w Paryżu, we Francji. Tak. I on był autentyczny był. To był taki w sumie ostatni, nie? Chyba. W którym to roku było? W 1906? Przypomnij, Sandra. Się urodził. O, tak, tak, tak. Tak, w 1906, a umarł w 59. No. To było podobne wyszukiwania. Miał małą szczerzonę, od razu mówię chyba, bo widzę. O, Rudolfa Steinera tu pokazują. O, i Pio. Jak miło. Kto? Pio. Pio. Pio, Pio. 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 A, jego ostatnia droga. Zobaczmy, właśnie. Co on tam uczy. Z tym przekazał mi też ciekawa sprawa, też tyle ludzi tam chodziło na tetę tego ojca Pio i też właśnie i o kosmitach, i o tym, o tamtym, o różnych tam rzeczach. Słyszeliście? Mhm. A Pio to kiedy żył Pio? Już ci mówię. On to chyba za papieża. Umarł w 68. Osiem... Chyba. Aha.
To się urodził. W 1887, nie. Przepraszam, się urodził, a zmarł w 1800. A, dobrze zapamiętałem. Bo mama moja w tym się urodziła, jak on tam chyba zmarł z 2 tygodnie po urodzeniu mojej mamy. Miesiące. No, aha, i ten Bruno, wiesz, on jakąś siłę właśnie, życiową, nie? Czy uzdrawiającą, czy coś? Ale oni to od małego chyba to mieli, nie? Oni się nic nie uczyli takich rzeczy, oni po prostu to mieli. No skądś tą wiedzę dostali, z jakichś tam... Nie wiedzę, po prostu mieli to, ten dar. No. A Pio był niezły agentem ponoć w ogóle, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o obę i te sprawy. No, tam, no jest? No. No tak. No. A ty poczekaj. Konkret goził. Też to słyszałem. Ktoś to właśnie Kościół go uciszał, bo też dużo prawdy mówił. Właśnie nie wiem, czy nie Bzoma mówił o Pio. Już się spotykał z nim parę razy. Któryś pisze, wychodzenie z ciała. Któryś z podróżników mówił o Pio na bank. No. Chyba właśnie Bzoma. Nie chcę, nie dałbym sobie ręki. No, ale była ta Polka, co on channelingowała go. Tak to się nazywa, ale że wchodził w jej ciało i odpowiadał na pytania ludzi, co nie? I listy pisali i przychodzili na audiencje i to. I teraz też dużo ludzi zaczęło na YouTubie to pokazywać. Te rozmowy ich. Znaczy, ja to Chris mówi, a to wszyscy mówią po imieniu normalnie. Wyszukałam. Dobra. Panie Krzysiu, bo znalazłam tę informację. Panie Krzysztofie w takim razie. No bo tak powiedziałam, półoficjalnie, pół nieoficjalnie. Ale szanowny jest. Dobra, szanowny panie Krzysztofie, nie wiem. No. Dobra. Coś jeszcze dodać? Zanim zacznę. Ale o co chodzi? Nie, to nie o tobie mowa. Nie, no jak to nie? Żartuję. Bo mówię, jak nie wiem, jak się. Mówię, że jak się do ciebie zwracać, bo wszyscy po imieniu, jak Chris, nie? Ale dlatego mówię, szanowny panie Krzysztofie, bo Mariusz. Tak żartujemy trochę. Napisane Chris, ostatnio się przedstawiłeś Krzysiek, także możemy i Krzysiek, no. I Chris. Tak, to teraz mów mi Marcin, tak. No. Zmienię to, zmienię tą syrenę, to tak mi zostało, nie? Luzik, luzik. No, dobra, zmierzając do brzegu trochę, dobra, do brzegu. To sedna ta. Dobra, bo chodzi o to, że wyszukałam z tym Pio, o co chodziło. Aha. I że niby... U niego była potwierdzona umiejętność bycia w dwóch miejscach naraz. Tak, to może o to ci chodziło. Tak, to też. A to mówiliście chwilę temu o tym, nie? Mówiliśmy? Czy masz déjà vu? Że nie było zbyt... Nie, no mówiliście, parę minut temu mówiliście o tym. Kręcaj mnie, kurde. Cholera. Bo będę krzyczał. Krzycz! Tak było, była tak duchy. Było. No, nie, no to już tak teraz było, mówię, było. Ja pierdzielę, mówię, co się dzieje tutaj. Nie pogadasz dzisiaj, nie pogadasz. Ja tu myślę, że będę chciał, tu, ja chciałem was wkręcić, a wy mnie wkręcacie, tak? Czytamy w twoich myślach. A tak, wykrzyczę. Kapo szkole w drugą stronę. No, chciałeś wykiwać Freda, nie? Czy jak to było? Co? Kogo? Ja nie wiem, kogo? To tak delikatnie powiedziane, no. Tak. A tu Fred wykiwał tutaj ciebie. Tak, tak. No wiesz, ale choć ktoś może nas usłyszeć, więc cenzura musi być zachowana, nie? No tak, rozmawiamy szyfrem. No chyba, że wstawiasz jakieś cenzury w stylu, wiesz, odgłosy kaczek, nie? W miejscu, gdzie jest cenzura. No. O kurde. Śmiechowo dzisiaj. Popłakałam znowu. No. Tak, tak, tak. Tak. Przypominam, że na tej grupie są sami dorośli.
To dla słuchaczy informacji. Ale skąd taka informacja? No niekoniecznie, Sandra. Ale skąd taka niekoniecznie. Informacja? Niekoniecznie. Ale tu na, no. na rozmowie, nie? Dzisiaj tak, ale ostatnio nie. No to o to mi chodzi, na rozmowie. Okej. Okay. Tak? Mhm. No. Mamy młodszego. Albo udaje. Nie, no żartuję. A najmłodszy ile lat ma? 14. Mówił. No. Ale my nic nie mówimy o takich strasznych rzeczach. No nie wiem, chyba pamiętam, że przed to mówiłaś coś o dzieciach, żeby dzieci chronić przed czymś, czy tam nie mówić wszystkiego dzieciom chyba. Ale to mówiłam tylko w sensie naszych wierzeń. Żeby nie przekazywać właśnie, naszych programów dalej. Tak. O, tak to można. No, to wierzymy, bo... Każdy powinien mieć wolną wolę do tego. No a dzieci to chłoną jak gąbka, co im się powie, no to tak biorą to za prawdę. Także no, tak jak mówisz, Wiola, trzeba uważać, co się mówi. No, ale to jest taka prawda. Że to tak jest, wiecie, jak nas tam kiedyś próbował. Moja mama kiedyś mi mówiła, że hydranty rozmawiają. Kto? Hydrant. Że hydrant mówi. Kiedyś mi wkręciła, ja w to uwierzyłam. I słyszałaś? No, tak, ale to jest tak, że... To jest tak, że ja szłam, jest hydrant, ja chciałam podejść, zobaczyć, co to jest, a moja mama za pleców krzyknęła jakieś takie bu, ale nie wiedziałam, że to nie, nie? I byłam wiecznie przekonana, że hydranty mówią. Dopiero jak skończyłam, już no... Nie wiem, ja chyba się dowiedziałam dopiero jak skończyłam 13 lat, że to była ona. No, całe życie w niewiedzy. No, ale wystraszyłam się. A jeszcze głupio pamiętam, jak wracałam gdzieś tam, skądś tam próbowałam dotknąć i czekałam, aż się odezwie. Na pogaduchy wychodziłaś. Tak. Zdobyłam się na odwagę, a tu nic, nie? I tak by się czemu? O co chodzi, nie? O kurczę, dobra. No, więc tak, widzisz. To co rodzice czyli mówią, to naprawdę zapada. No. Tak, potwierdzam. No, tak. Ja zawsze lubiłam do studni wołać. I jak echo się odbijało? Mhm. Czy ktoś ci odpowiedział coś? Nie, echo, nie słyszałeś. Tak, właśnie ratuj. No to teraz mi powiedzcie, do którego roku życia wierzyliście w Mikołaja na przykład? Ja chyba w ogóle. Ja nie wiem, przypominam sobie, żebym w to wierzyła. Nie przypominam sobie. Ja tak pomyślę, moja mama za słabo udawała. Podobnie jak Sandra. Moja mama za słabo udawała. Mówi, dzieci, zapijcie się w pokoju, Mikołaj idzie. Słyszę, że szura tam gdzieś kapciami. To na pewno ona. Na przypale. Tak. To się nie dało. Nie, ale wiecie, najgorsze to było to, że ja myślałam, że jestem adoptowana, jak była mała, nie wiem czemu. Ja tak do mamy przychodzę i mówię, mama, jestem adoptowana. Ona, nie, dlaczego? A wie, to była taka niepodobna do ciebie w ogóle. Myślałam cały czas, że ktoś mnie podrzucił w ogóle, czy coś. Jej. No, jakby mała. No. No, a może na pewno podatna na sugestie różne. Może dorośli mówili, a co niepodobno? Wiecie, jak nieraz ludzie zawsze podobieństwa szukają między rodzicami. No, do mamy czy do taty jesteś podobna, nie? Pamiętam. No, też. Bo musisz do kogoś być podobna. No. Tak, pamiętam, jak powiem, popalnęłam kiedyś, że jestem podobna do tatusia i wszystko mam po tatusiu. I się na mnie kiedyś spojrzeli. I ja mówię, nie, no dobra, nie wszystko. Nie. No, cały tatuś. Jeszcze odnośnie Mikołaja, to tak teraz mam taki trochę zgrzyt w sobie, bo tak z dziećmi jesteśmy tak szczerzy i tak dalej, mówimy wszystko no, tak jak jest, a tu z Mikołajem, kurczę, idzie wkrętka i tak mamy mały taki trochę, kurde, zagwozdkę, jak to rozwiązać. Ale czy to trzeba mu się przyznać, czy coś? Uświadomić chcą ich. No. No, ja to bym. Albo powiedz, czy był kiedyś taki człowiek, no, który został taki święto Mikołaja po prostu. W Turcji się urodził przecież. Ten Nikolaus, nie? Ale, nie? 6.
No, do Holandii cały czas przypływa jakiś przebieraniec, ale dzieci się cieszą. No. Ale Nikolaus? Znaczy przypływa, no tam skądś przypływa. Nikolaus naprawdę no. istniał przecież. I prezenty naprawdę robił. No i po prostu, że obchodzicie święto tak jak święto jakiegoś, nie wiem, człowieka, który był, ale go nie ale ma. Ale Mikołaj nie wiem skąd, nie wiem skąd Nikolaus pochodzi, ale Mikołaj... Nie. Nie wiem. No. A w Holandii to pamiętam jeszcze to urozmaicili, bo przypływał on na statku do Holandii, a z nim jego... no elf, no ale... Ale Ameryka nie wymyśliła tego Mikołaja, nie? Śnieżynki. I wymalowani byli na czarno. I jedna była afera zawsze, że Holandia rasistowska, że Mikołaj ma czarnych sługów, nie? Co? Bo to tak było u nas tam, w sensie. Nie wiem, wiesz, możesz coś wymyślić na pewno. Chyba zrozumieją, czy nie. Ważne, żeby prezentem były. No nie. No właśnie, dla dzieci to jest najważniejsze. No. Możliwe, że w ogóle się nie przejmą, albo... No nie wiem. Zmieniłem pseudo. Spoko. Tak? Kisu, a nie Krisu! Ojeju! A po japońsku to buzia, nie? To mówię zawsze buzia. Tak? Buzi, buziak, a Kisu. Kisu? No na przykład chyba takie no, pełno fajnie, to jakbyś powiedziała Kisus i te, to chyba, że po całym nie, że coś takiego, Krisu. A to jest Krisu, a ja no. Kisu. Krysiu. Dobra, sorry, głupawka mnie dopadła. Tamta druga część pochodziła zupełnie nie od mojego nazwiska, ani nic, tylko tam ktoś no. parę osób tak mnie tam mówiło do mnie w ten sposób i tak, ale nie podobało mi się. Będziesz Krystu? Tylko ja po prostu czytać nie umiem. Nie wiem, to kółeczko z Erwie gdzieś przeleciało. Kisu. Krzysiek myśli, co to nawet wymyśli? Jakiś koreański mężczyzna. W jakimś zespole Kisu się nazywa. Czyli coś jest. Nie wiem. Istnieje nie taki wyraz. Kurde, czy to tylko u mnie tak zegarek przyspieszył, czy u was też? Ja też tak przed chwilą zerknąłem, mówię, kurde, 15. O co chodzi, no? 22.15 już? Tak, ale to zawsze leci. Chyba spojrzałeś w tym samym momencie, co ja, bo też tak Mikołaj przestawiał nam zegarki. Chyba. Może jak rozmawiamy, to nam przyspieszają. No, Mikołaj na pewno. Zemsta. Elfy. No. Elfów wysyła. Ale niektórzy wierzą w te elfy, ludzie. No to przecież są. Elfy, anioły, nie anioły. A co, elfów nie ma? No nie wiem, no ja też widziałam wideo. Orki też pewnie są. Nakręcane, ale kto to wie, czy to serio, ty, słuchaj. Jak to nie ma? No, muszą być. No to tak jakbyś powiedział, że nie ma krzeseł. W jakim? Ja jestem jednym z nich. No słuchaj, no, żeby powiedzieć, że czegoś nie ma, no to najpierw to musi zostać wykreowane. No to gdzieś są. Mówi się, że niby tam pilnują to drzew czy coś. To są duchy z drzew czy coś. Nie, ale ja mówię o autentycznie. A to nie są już autentyczni, o przykro mi. Autentycznych elfach. Które się kształcą i wydają, że one tak wyglądają. Tych autentycznych elfów. Tak, w imieniu elfów czuję się obrażone. No to... Albo zapytaj przed snem. Elfie, jak jesteś, wyjdź proszę. To byś musiała tam... Gdzie musisz jechać? A, rozumiem. Gdzie mówili, sprawdzić. Gdzie są. Aha. Tylko nie wiem, jaka to... No, to szamanie tak twierdzą, nie? Ja nie mówię, że ja. Wiesz co, nie wiem, no w wielu książkach tu było wspomniane, że są, więc nie wiem, no coś może jest na rzeczy.
Albo trzeba wyjść i je odwiedzić bez wyjeżdżenia. Nowa Zelandia? Jaki to kraj to był? Elfolandowo może. Tak, ta, ten już wymyślę. Tak, zobaczysz Aragorna i Saurona od razu, nie? Tam jeszcze. Wiecie, my mieszkamy w Ale też się mówi o wróżkach. Nie? Wróżkach też się mówi, jakieś małe wróżki. Jakieś takie duszki wróżki. O skrzatach też słyszałam. O skrzatach? No. I w jakimś kraju, to nie jest Norwegia? Że oni kamienie, jak przesuwać mają kamienie, to oni najpierw ktoś przychodzi, prosi, tak? Słyszałam. A to nieraz czytałam, tak. Albo no żeby właśnie. Odłożyć na miejsce. I oni na przykład jak drogi budują, to tam nie budują, po prostu przyjeżdżają i oni tam coś tam, że drogie, nie, oni i dom stawiają, to też wcześniej jest coś robione. Nie wiem, czy to nie był Heulen, się nazywał ten z to czytałam, o tym Joe Vitale. Ale to był facet, to znaczy mężczyzna, ale nie wiem, to chyba nie był on, ale on nawet zanim wszedł do kogoś, do pomieszczenia, to pytał się, czy może. Jeszcze oczyszczał pomieszczenie, nie? Ale pytał, czy może. Czy może tam przyjeżdżają specjalnie i oni na przykład, czy budować sam dom można i w ogóle i takie rzeczy, to chyba Norwegia, jak się nie mylę. Ma, i oni już? Do dzisiaj to stosują. Nie, to jest dzisiaj stosowane. Do dzisiaj. Tak nie, pytam, bo Mariusz z Norwegii to może wie. Ja nie pamiętam, jak to było. No to ciekawe, bo ja to niedawno czytałam w sumie o tym. Może nie w całej Norwegii właśnie. Właśnie nie wiem, bo ja czytam, też ktoś mówił, że jak bierzemy jakiś kamień, to żeby odłożyć go na miejsce, gdzie były takie dokładnie rzeczy. Dokładnie, takie rzeczy. Ale nie pamiętam, gdzie ja to widziałam, czytałam, ale nie, to nie, że tylko w Norwegii, że ogólnie, nie? Nie wiem, nie pamiętam. Jak sobie przypomnę, to najwyżej wstawię tutaj na grupie. No, jest tyle rzeczy, że... Wiecie co, ja się już pożegnam z wami. Miłego wieczoru. To bo żegnaj, Edytko. No, fajnie, żeby to, trzymajcie się, miłej nocki. No, trzymaj się, pa. Pamiętaj o challenge'u. Odpoczynek. No, na razie. O, to co robimy? Także rząd? Tego. I zmykamy rząd? Stąd. Trzeba iść za Edytą. Robimy rząd i zmykamy stąd. Bach, bach. Idziemy nawiedzać Edytę. Nie. Za jej plecami. Chyba, że mi proszę, nie róbcie takich psikusów. Pójdziesz zobaczyć, jak odpoczywa. I czy odpoczywa. Ale ona nie będzie odpoczywać przecież. Ale Krzysiek sprawdzi, no bo wiesz, najlepsze zaufanie to kontrola. A powiedz, Krysiu, nie chcesz jeszcze raz się przejechać autobusem dzisiaj? No mogę was wziąć na wycieczkę, dojedziemy. Ale taką, że wiesz, odwieziesz do domu, nie? Tak. Pod same drzwi. Jechałeś gdzieś? Kręci się. Bo to jest tak, że ja mam właśnie sen, że chcę wrócić do domu, ale nie mogę znaleźć domu. I to nie jest dom, gdzie ja jestem tutaj, czy gdziekolwiek mieszkam. To jest jakiś chyba inny dom. Mam też poza snami uczucie, że no, gdzieś czułam się kiedyś jak w domu. Nie mówię, że w tym wcieleniu, może kiedyś. Mhm. I często wraca mi takie uczucie tęsknoty. A ja nie wiem, o co chodzi nawet. A może kiedyś tam mieszkasz? No to ciekawe. No. Znaczy, no, ja się tam nieraz przeprowadzam, tutaj nie mam tego uczucia w żadnym domu, ale jak czasem jest taka po prostu konkretna pogoda, patrzę w niebo i tak czuję, że tęsknię za jakimś domem, ale nie wiem gdzie. I tak i w snach mi się często pojawia, że chcę właśnie wrócić chyba do tego właśnie domu, ale nie mogę znaleźć drogi i nie wiem gdzie to jest i błąd. Że przyjdzie czas na to, nie? No, raz myślałam, że miałam wizję w ogóle, gdzie to jest. Nie wiem, myślałam, że coś w stylu Grecji albo coś, ale nie jestem pewna. I to nie wyglądało jak dom, tylko nie wiem, czy pałac, zamek, nie, może nie pałac, zamek, może kościół, nie wiem. Nie, ciężko powiedzieć.
Pogląda jakieś ale greckie no. filmy, może ci się przypomni. No, grecka komedia. Tam grecka komedia. Tak, bo dziś działa cały tydzień w telewizji. W zasadzie z tymi krajami, jakby miałam ten sen, ja nie zapomnę. Jak te lwy tam chodziły sobie po prostu. Przestańcie ulicą, ja nie mogłam iść na zakupy. Siedzę w domu i się zastanawiam, jak wyjdę teraz, jak te lwy tak sobie po prostu chodzą. Może w Koloseum no nie, no... byłaś, walczyłaś z lwami, nie? Nie, to było mieszkanie normalne. Mieszkanie i to był inny kraj. Mhm. Takie skały, tam... nie wiem, czy tak dziwnie wszystko wyglądało w tym kraju. Och, bo... tak jakby, jakbyś zobaczył, to tam ten Irak, Iran, Syria, czy coś takiego, takie budowle i w ogóle, oje, nie, i te lwy dodatki. Mhm. Niekiedy snów się nie zapomni takich właśnie. A tego snu na pewno nie zapomnę z tymi lwami. Ja nie mam z tym problemu, ja dużo snów zapominam. Nie, niektórych nie zapomina się, Mariusz. Nie zapomnisz niektórych snów. Nie, no, zgadza się, jak jakieś przeżycia pójdą, no to... Jak emocjonalnie pójdziesz, to... Tak jest. Emocjonalnie jak polecisz, to zapamiętasz zawsze, o to chodzi, bo te emocje zapamiętasz i w tym momencie, jak się czułeś, zapamiętasz, to przypomnisz sobie wszystko ze snu. Nie, bo to my jesteśmy takich właśnie w tych uczuciach, te taki emocje. Haczyk, no, tak jak kotwica. Właśnie, to jest ten hak, ten, tak, no, o, kotwica, tak, tak. Dokładnie. To co, ten Krzysztof, nie wiem, zgadzasz się czy nie? Czy odpoczynek i inny następnym razem, bo tak, nie wiem, spodobał mi się ten pomysł, więc... To może między wami to... wy sobie róbcie co chcecie, ja odpoczywam. To w sumie jaki pomysł? Że jak? Z tym autobusem. Zawieź Sandrę do domu. Czy co chcecie robić? Jutro jej nie będzie może, jak ją zawieźć do domu. Jak się tylko w moim autobusie pojawisz, to się postaram dojechać tam. Dobra. Jaki jest numer autobusu? Oj, to nie, to bez numeru jest. Poproszę do domu, Sandra wsiada. A Chris mówi, a może dokładniej do sypialni. Ze mną cały gang. No, bardziej mój gang przyjedzie. No, ja i cała moja mafia. No, będę starał się pamiętać. Będziesz w autobusie. Tylko to... nie wiem, czy będę miała na bilet. Ja tam. Wyobraźcie sobie takie autobusy jak w Harry Potterze. Takie. Na przystanku. Nie, dziękuję. A co to był na za autobus? Na przystanku? No, w jednej części widziałam takie autobusy. Nie. Aha. Taki nieskończony? Nie, jaki to? Nie pamiętam. No, oni wsiadali i jeździli. On był na taki, że się potrafił stali. Kurczyć, wężyć, tak, o to wszystko, ci chodzi, wtedy się zmienił i pędził strasznie szybko. Latał to. No. Nie wiem, czy tak Chris umie kierować. Jejku, nie, błagam, nie. Ja nie, ja lubię bezpiecznie. Tam to było, prawie przyjechał babcie. No. Różne przyciski może. Skurczanie. Poszerzanie. Zwężanie. Co będzie, to będzie. Ci okaże to. Tokio Drift. To budzisz się w tym autobusie już po prostu. O, to by było fajne. No to puść intencję. Będziesz pytać Krysa, on ci powie, gdzie jedziemy, on nie będzie wiedział. Zobaczysz, powie, że do celu tylko. O co ci świerczy? Osko ostatni przystanek wysiada się. Tak. Będziesz się pytała i ci nie odpowiedzą. Tak. Koniec trasy. Także co, jak tylko nam świadomka wpadnie w tym w poza, no to, ale możemy się nawoływać i może coś z tego będzie. Działajcie. Tak, jak Jarka wołała, mnie przyszedł? Mogłam was wołać, kurwa. Tak sobie przypomniałam. No widzę. Sandro, mogłam wołać kogokolwiek, wszyscy by wierzycie. Trzeba było mnie stryknąć w czoło, a nie... No właśnie. Ty wiesz, że śnisz?
Sandra, nie ciesz się tak jak głupia do Sara, tylko się obudź, a nie się śmieje z Jarkiem tylko ze mnie w kuchni. No, no tak jak zawsze, no to jak teraz mówisz, to tak byłaś tam. No widzisz, i znowu się śmiałam, nie jak zwykle. No brawo, ja się mogłam uświadomić. Ale zauważyliście, jak kogoś tam czytacie, ja nie mówię o istotach teraz, nie? Tą, co z telepatią jadą, nie? O tych nie mówię, tylko o tych normalnych ludziach, nie? Jak z nimi rozmawiacie, nie? Nie, to tam ci nie są normalni. Nie, nie, bo tam są różne takie rzeczy. No. Są normalni, że normalnie z nimi rozmawiasz, a są tacy, co ci telepatią jadą. Tak. No tak, to tak jest. Nie, no, ale, a co, jeżeli wszyscy mi tak jadą, no tak, tak? Tak jest. No tak jest. No tak, tak, ale ja mam tak ze wszystkim. Kawał mi się przypomniał. Kawał mi się przypomniał. Bo ja mam tak ze wszystkimi, że ale tylko telepatia. A propos tej jazdy. Wprost. A propos tej jazdy. Aha. Taka ta była ankieta. Czym aktualnie jedziesz? Autobusem, pociągiem, czoskiem? Czy czym? Bo nie dosłyszałam. Autobusem, pociągiem czy czosnkiem? Ale kurczę. A propos tej jazdy. Nie, że czosnek będzie spać z czosnkiem. Przeciwwampirowym. Tak, tak, to w nawiązaniu do wampirów. Ale ja czytałam niektórzy. Ale ja czytałam o tym czosnku. Na pewno dużo ludzi śpi z czosnkiem, wierzycie? Na pewno. Na pewno. Jak przeczytali, to śpią. Nie, już nie mogę, też nie ta godzina, no nie, sorry, nie. Nie. To by ktoś pisał. Ale chciałaś coś powiedzieć o tej telepatii, bo nie wiem, o co tam pytałaś we śnie, że co? Bo ja rzadko słyszę. Nie, ja mówię, że jak ludzi się pytasz we śnie, to oni odpowiadają nie wprost, tylko takimi zagadkami. Aha. Znaczy się mi. A w śnie, no no. W śnie, że później musisz się... ale to jest wszystko takie logiczne. Co autor miał na myśli? Tak, tak, ale to nie tak bezpośrednio odpowiadają ci na pytania, czy tylko zagadkami ci odpowiadają. Zauważcie to, jakbyście chcieli coś wiedzieć. Ale nie, że jak tam pytasz w poza, nie tak, to, że intencje wysyłasz. Nie, zgadza się, to co Wiola mówi. O, Patryk tam potwierdza. No to tak jest, bo ja też tak potwierdzam. Tak jest. A wiesz, co zauważyłam, że ja chyba nic. Zaskoczyło. Ja chyba nie prowadzę żadnych konwersacji w ogóle. To ale tylko do mnie mówią. Czy to jest świadomy, czy to jest LD, czy to jest obecny. Aha. Możliwe. Ja w ogóle nie rozróżniam takiego. Ja nie wiem, co ja tam mam. Jak takie stricte OB, to nawet nie musisz, to wszystko idzie z intencji. Tak jakbyś od razu wiedziała. Tak jak, znaczy jak ty powiedziałaś, że to jest ten. Ale teraz można zapytać o co chce się. Dostaniesz odpowiedzi faktycznie, ale zawsze są trochę takie nie wprost, tylko musisz, aha. Mm-hmm. Nie? Ciekawe. Oczywiście, jeżeli się załatwia pytania ma. Załatwia by to było, nie? To by było załatwe. Jeżeli się pytania ma, jeżeli się z pytaniem zaśnie, to autentycznie możesz zadać. Tak. Będziesz miała sposobność zadać, jeżeli nie masz pytań, no to nie będziesz miała sposobności zadać komuś pytanie, ale to oni wtedy są mili, czy tam rozmawiasz z kimś, czy sobie zwiedzasz i cię znają, o takie rzeczy. Bo wszyscy znają na przykład. Dziwne. Ludzi, których nie znasz, znają ciebie. Albo ty ich też znasz, tylko nie pamiętasz. Nie, no po imieniu dosłownie, nie? No bo ten, przecież chyba Jarek mówił też, że inni też mogą odwiedzać nas i możemy o tym nie pamiętać i dlatego nas znają. No tak. Faktycznie może, faktycznie tak być. No on mówił, żeby się nie zdziwić, że są takie, że mogą być takie momenty i tak samo my możemy kogoś odwiedzać i kogoś znać. Sorry, mam chrypkę. Musisz sobie kogoś nogel. Nie, tak. Ze śmiechu, ja mam tak od śmiechu. No, nie, nie. Sandra mówi, mam chrypka, a każdy odchrząkuje. To
za mnie, tak, jest większa moc. No. Ale nie, ten, no tak, wiem, że coś tak Jarek mówił właśnie. Hmm. I, tak sobie jak się ziewa, nie? To też... zaraźliwe przecież jest, jak się coś ziewa. Tak, tak, bo ja się ziewa, tak Wystarczy, że przeczytasz tylko słowo ziewa, ziewanie. O, postaraj się nie ziewnąć teraz. No. Nie? No, także tego. Tak. O czym to rozmawiamy? Ale ten. No, z tym odwiedzaniem siebie, bez ziewania, to właśnie ty też możesz pewnie kogoś tam odwiedzać i okaże się, że ktoś cię nie kojarzy, a ty wiesz o nim wszystko na przykład, nie? I też we snach, jakoś tak inaczej to u niego może wyglądać. Nie wiem, nie znam się. Zarobiona jestem. Nie, no żartuję. No właśnie. A są w ogóle ludzie, co mają wspólne sny i pamiętają wszystko to samo identycznie albo coś takiego? Hej, Dominik. Siemka. No, Dominik bez mikrofonu. Ja muszę sobie jakiś doku znaleźć o właśnie o snach. Czy oni takie właśnie robili te doświadczenia, czy robią dalej, czy to... Kurde. No bo instytutów jest więcej takich, nie? Co właśnie to badają. Czy wspólne sny, nie? I ktoś pamięta dokładnie to samo, co ta druga osoba. To mnie właśnie zastanawia. A wiesz, że ja o tym ostatnio pomyślałem, żeby coś poszukać i właśnie na temat to nie jest tak jak w OB, że... A to nie jest tak jak w OB, że każdy i tak będzie miał trochę inny obraz? Mimo wszystko? No, pewnie tak. No to właśnie... Może treść będzie w sensie... Podobna, nie? Powiem ci, że nie wiem, nie śniłem. Czy kontekst, czy rozmowa, czy przekaz może ten sam, a że tak powiem obraz może się różnić, nie? Może tak być, jak najbardziej. No. No to jak mówiliśmy na przykład jakiegoś wypadku, zobaczy 10 osób, a każdy będzie mówił o czymś innym, albo zauważy coś innego, nie? Jeszcze zapytaj za kilka dni, albo za miesiąc, no, to całkiem inny wypadek, inne miejsce. Inne wersje będziesz miała jeszcze, to sobie wybierz, nie? Ale, ale będzie niby jeden temat, nie? Jedna sprawa, wiele wersji. Więc może to widzi, jest podobnie. Tak, przez swoje filtry i ze swojej perspektywy i na co innego zwraca uwagę. I no to tak jak z tym postrzeganiem rzeczywistości, co nie? Jeden żyje w świecie pełnym możliwości i dostatku, dobrobytu, a drugi jest... żyje w całkiem innym, gdzie tylko oszukują i kradną i to i tamto i nie ma, nie starczy dla wszystkich. Co nie? Coś koło tego, tylko że już na wyższym poziomie, czy nie wiem, jak to powiedzieć. Wiecie, o co mi chodzi. Pewnie. Tak, śledzimy Edytę, czy jeździmy autobusem? To już... A jak chcesz śledzić, to śledź, ja poczekam na swój autobus. Nie dzisiaj, to jutro, no, a kiedy indziej. Ja trzymam się czynę, ten autobus i sam obiad. Tak myślałem, że nie będzie łatwo, ale... Nie, możemy śledzić Edytę autobusem. Czemu by nie? Ojejku, biedna Edyta, bez jej wiedzy w ogóle, nie? No, przecież on nic nie wie o tym. No to uznajmy tą jej zgodę sprzed dwóch dni, że nadal działa. Ale wiecie, jak ona jutro przyjdzie i powie, że autobus działa w śnie, nie? To też by było na snu. No. Ja tu odpoczywałam. A później śniło mi się, że autobus ciągnie robi. A ty się zwalacie na mnie autobusem. Słuchaj, będziesz sobie spał w autobusie najwyżej, spokojnie. Wywaliło mnie na chwilę. No nic. Nie wiem, jak uważacie? Ja tam... Dobra. Co będzie, to będzie, nie wiem, tam. Pomodzić to.
Coś tam będzie. Zawsze co będzie, tam to będzie. Ale jakbyście coś ciekawego przy mnie gdzieś autobusem przyjeżdżali, to mnie wyciągnijcie do autobusu. Ciągnąć cię. Przyjadę, tak, zagram muzyczkę jak te radiowozy z lodami, co przyjeżdżają, żebyś wiedział, nie, że masz zejść na dół. Nie no. No, coś około tego. Nie wiem, śpiewajcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
to mi się tylko to przypomina zawsze. Ten film. To mnie na pewno uświadomi. Nie, to wystarczy, że w ogóle ten... Że gadamy na te tematy i... Mówisz? Dzieńku, jak dzisiaj jesteśmy rozgadani, to jest masakra. Tak. O kurde. No też Chris mówił. Sorki. Znaczy Chris, sorry. Sama rozmowa na te tematy już w ogóle... Nastraja. Tak, tak. Nawet bez jakichś planów, bez niczego. Wiadomo, nie? Że gadamy o tym, a potem się dzielimy. No tak. Tyle masz fajnych rzeczy się przecież odkrywa, nie? Tak jak przecież niedawno z Patrykiem nie było żadnych planów, nie? A on mówił o jakichś skokach na bungee, czy tam nie na bungee, na tych żaglach jakieś takie zawody. Zawody były w lataniu na tym, z jakiegoś skoka z klifu, z jakiejś wiosny takiej no szwedzki czy jakiejś. Nie, a ja kojarzę, że tam bana dostałem, bo ja w ogóle rozwaliłem ich wszystkich, a ja w ogóle to latam sobie bez tego, nie? No, a potem gadaliśmy, on mówił mi o tym białych szatach, że te białe szaty to tak nie za bardzo coś, nie? Ja mówię, no jak to? Szaty? No to co to? Mam trochę odmienne zdanie. Ale w każdym razie, no tam też, taka, i to w jednym momencie, nie? I on to zaczął... Ja coś powiedziałem, już nie pamiętam, jak to miało, no ale wychodzi, nie? Różne takie rzeczy, nie? Tutaj Sandra, że ja wywalone mam i fajkę jaram, ale rzeczywiście coś takiego też kojarzę. Że... Aha, okej. Okay. No i powiedziałeś, że pasuje to do ciebie, nie? No. Tak, to raz, ale jeszcze wygląd twój mniej więcej mi się we śnie zgadzał, tak twarz była trochę niewyraźna, ja ale... Ja kojarzę, że gdzieś staliśmy przed czymś, mieliśmy gdzieś wejść. No ja pamiętam drzwi właśnie, no, nie wiem, no, jakiegoś budynku, czy pubu, czy nie wiem co, no, było zamknięte takiego, i kartka mniej wyrąbana. No to będzie ci dane i ty tak mi jeszcze powiedziałeś w ogóle, nie? Ja miałam wrażenie, że była tam kartka, ale jeszcze powiedziałeś mi o tym, no. No to tego nie pamiętam, to kartki jest... nie pamiętam. To sugier, i nie mogliśmy wyjść, być... było zamknięte właśnie. I ty tylko palisz fajkę i masz to tak, że tak powiem, no nie przyjmowałeś się tym wcale, nie? Ale tak stoję obok i był taki motyw, był taki chillout. No, naprawdę. Halo. O, fajnie. Halo. No, bo ja trochę tak, kurde... Autobus ruchu. Macie zapamiętać ten sygnał. Ej, co wy tam gadacie? Jaki umawiacie się na jakieś akcje znowu? Nocne? Eskapady? Nie. Absolutnie. Nie, no gdzie? Odpoczynek. Mówimy, że właśnie na spontanie wpadają najlepsze rzeczy, moim zdaniem. Przynajmniej nie z tu bez klawu. Ja cisnę z challenge'em. Wiedziałem, że nie będzie łatwo, ale... Znowu zaczynamy. Na ostro. No. Także tyle, no. No, fajnie. No, to ciekawe, jak relacje jutro. Pomieszanie z poplątaniem. Pomimo odpoczynku waszego, na pewno coś będzie. No to co, no? To przekonamy się jutro. No, chyba. No tak. To co, zamykamy krąg i bujamy się stąd. Kurczę, jak to zabiało poezją. Wiesz. Jeszcze powirujemy trochę razem i do góry. A myślałam, że ty zremujesz. Jak na terapii grupowej, kuźma. Jejku, no, rzeczywiście. Grupa wsparcia. Tylko, że to się wyłamało, no.
Teraz czuję chyba. To wspieramy ją, wspieramy ją. No. No to fajnie, dobra. To co? To, zbieramy do następnego, się. No. Dobra. To do dziś. Dzięki. No, trzymajcie się. No, na razie. No. Trzymajcie się, mamy i majtek mamy. Trzymajcie się, ramy i majtek mam. No, cześć. No, cześć mam. Hej, 7, 6, nie? No, jak to było? 7? 7. No. 6. Dominik. Nie, Martek powiedział 6, a ja 7. No. 8? Kto da więcej, czy co? 12 wygrałam, nie no, tak to ja. Kurde. Rozwaliłaś mnie. No. Tak, ta gra, powiedz jakąś liczbę od 0 do 10. 6, to niech będzie 16. Ale co wy teraz licytujecie? Co wy licytujecie teraz, co? Chris wygrał 16. No, bo to było jak taka gra, wiesz, w stylu, powiedz jakąś liczbę od 0 do 10, ktoś powie 10 i tak, o, 6, no, to trudno, przegrałem. 4,5. Patryk to ma nieźle, słucha nas, pracuje. W ogóle dajesz radę tak? Nie, już teraz jadę w autem, nie? Aha, okej. Okay. Nie autobusem, żeby ktoś pomyślał. Już. Ale co fajnie brzmiało jak autobus. No. Teraz tak szumi jak z autobusu. To już po nas jedziesz. No, tak. Już cisna, znaczy. Ale coś słabo, rozpędza się, to taki żółw jest, nie? Ten. Luzik. Dobra, fajnie. No to dzięki wam. Fajnie dzisiaj no, było. No, 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 to dzisiaj. Kupa śmiechu. No, pa. Jutra. No, pa. Hej, hej. No, pa. Thank you.